odcinek 20 to nowy rekord wrocławskiego toru ustanowiony w czasie konfrontacji Atlas kontra Apator Adriana. Licencja toru na Stadionie Olimpijskim 249, długość tego toru 387 metrów. Zawodnicy, podglądamy tutaj park maszyn, już przygotowani do wyjazdu na tor w pierwszym wyścigu, ale no nie byłbym sobą, gdybym, Piotr, nie poprosił cię krótką ocenę tej frekwencji. Ja jestem zdecydowanie zawiedziony. Tutaj wiele osób żartowało, że gdyby nie przyjazd sporej grupy kibiców z Częstochowy, no organizatorzy byliby no bardzo do tyłu, jeśli chodzi o organizację tego meczu. Czy to jest tak, że kibice się troszeczkę obrazili na drużynę? Jak ty to odbierasz? No cóż, szkoda, że jest tak mało osób na trybunach. Naprawdę byłoby bardziej miło, gdyby ten stadion naprawdę był pełny. No niestety jest jak jest. Być może kibice stwierdzili, że nie ma medalu, także nie powinni się znaleźć na stadionie. No jest to troszkę przykre. Miejmy nadzieję, że przed telewizorami nas będzie spora grupa oglądała. A zaręczam cię, Piotr, zaręczam państwa, że popularność żużla na antenie Polsatu Sport, Polsatu 2 i TV4 naprawdę jest satysfakcjonująca. Przed nami pierwszy wyścig meczu Atlas Wrocław kontra Top Secret Włókniarz Częstochowa. Wszyscy czterej zawodnicy już są na torze. Informacja bardzo ważna dla tych, którzy przed telewizorami wypełniają swoje programy. Jedziemy według pierwszego zestawu. Jeszcze jakieś drobne kłopoty z motocyklem ma Andreas Jonsson. Wspominaliśmy o tym, że nie jeździł przez ostatni tydzień. Leczył uraz, no to był bardzo poważny uraz głowy, który przydarzył mu się w końcowych fragmentach Grand Prix Czech w Pradze, ale teraz już sympatyczny 23-letni Szwed podjeżdża pod taśmę maszyny startowej i za chwileczkę zobaczymy skład na grafice. Wyścig pierwszy, pojadą w nim od bandy Robert Dados, Andreas Jonsson, Greg Hancock i Sebastian Ułamek. Tak więc emocje gwarantowane. W jakiej formie jest powracający do drużyny były indywidualny mistrz świata juniorów Robert Dados kontra inny indywidualny mistrz świata juniorów Andreas Jonsson. Pasjonująco zapowiadają się te zawody, mimo iż, tak jak powiedziałem na początku, obie drużyny mają zupełnie inne cele. Ułamek i Jonsson kontra Hancock i Dados. Za chwilę sędzia Stychała zwolni taśmę. Pierwszy wyścig Atlas kontra Top Secret Włókniarz. Dobry start Hancocka, jadą wszyscy równo, wywieziony troszeczkę, Dados został na czwartym miejscu, ale prowadzi w czerwonym kasku były indywidualny mistrz świata Amerykanin Greg Hancock. Za jego plecami mamy Ułamka i Jonssona, teraz podjechał do tej trójki Robert Dados. Wyścig układa się więc po pierwszym okrążeniu na 3-3. Teraz na drugim miejscu mamy Szweda Jonssona, trzeci jedzie Sebastian Ułamek. Andreas Jonsson próbuje zbliżyć się do Hancocka, ale Amerykanin pewnie na pierwszym miejscu. Nie liczy się jednak po tym przegranym starcie, po tym odjeździe na szeroką. Robert Dados, który próbuje ambitnie dogonić Sebastiana Ułamka, a tymczasem Andreas Jonsson próbuje dobrać się do Hancocka. Rozpoczyna się ostatnie okrążenie, cały czas Amerykanin na pierwszym miejscu, szeroko próbuje zaatakować Szwed, teraz zbliża się do Hancocka. Hancock jednak kontroluje przebieg wydarzeń w tym pierwszym wyścigu. Jeszcze jedna akcja Szweda, zbliżają się do krawężnika i mamy 3-3 w pierwszym wyścigu. 3 punkty dla Amerykanina, 2 dla Szweda, 1 dla Sebastiana Ułamka. Robert Dados w tym pierwszym wyścigu bez punktów. Rozpoczyna się więc to spotkanie od podziału punktów 3-3 i to może wróżyć emocje w pozostałych wyścigach i przede wszystkim to, że ten mecz będzie bardzo wyrównany. Zwycięzca pierwszego wyścigu Greg Hancock. Dobre starty w Anglii, dobre starty w lidze szwedzkiej w minionym tygodniu. Od 99 roku zawodnik Atlasu Wrocław, jak widać, dobrze jest spasowany z tym torem, chociaż nie do końca był zadowolony przed tym spotkaniem, kiedy bezpośrednio zapoznał się z nawierzchnią toru Stadionu Olimpijskiego. Greg Hancock, jego 3 punkty, pozostałe Jonsson, Ułamek, Dados bez punktu. Mamy remis 3-3 i szybka powtórka wyścigu pierwszego. Tak, najlepiej ze startu wyjechał Greg Hancock. On zdecydowanie no, pojechał o pół koła, zamknął Sebastiana Ułamka przy krawężniku.
i automatycznie zaczął odjeżdżać. Jeszcze Jonsson próbował zaatakować szerzej. Jeszcze w tej chwili ta nawierzchnia toru nie jest na tyle szybka, żeby można atakować, ale udało mu się pokonać Sebastiana Ułamka i bardzo szybko dojechał do Grega Hancocka, czyli dysponuje naprawdę bardzo szybkim motocyklem i na pewno dzisiaj będzie się liczył w tych zawodach, będzie zdobywał, no, moim zdaniem dość dużą ilość punktów. Hancock co prawda wygrał wyścig, ale optycznie nie jest zbyt szybki na tym torze, można powiedzieć. Czas zwycięzcy 66,75, tak więc dużo wolniejszy od rekordu Tony Richardsona, a my oglądamy już Grzegorza Walaska, który rywalizował będzie razem z Ryanem Sullivanem przeciwko parze Tomasz Jędrzejak, Sławomir Drabik. Sławomir Drabik zaskoczył wszystkich trzecim miejscem w Szwecji, gdzie pojechał w pożegnalnym turnieju Todda Wiltshira. Tamte zawody wygrał Tony Richardson, ale bardzo dobrze zaprezentował się też Jarosław Kampel, który zajął drugie miejsce. Grzegorz Walasek był w tym turnieju na miejscu 13. Znana jest zażyłość pomiędzy Sławkiem Drabikiem a Toddem Wiltshirem. Trzecie miejsce, dobry wynik w tej doborowej stawce. Ciekawe, w jakiej formie Sławek jest dziś. Jego partnerem Tomek Jędrzejak. Spójrzmy na zawodników, którzy pojadą w biegu drugim od bandy. Sławomir Drabik, Grzegorz Walasek, Tomasz Jędrzejak i Ryan Sullivan. Wczoraj testował motocykle podczas turnieju w memoriale Jana Ciszewskiego. Sprawiedliwiał się, zajął dopiero 12 miejsce, że tak naprawdę potraktował troszeczkę treningowo tamte zawody. Przede wszystkim chodziło mu o sprawdzenie swoich motocykli. No i co zrobi teraz Ryan Sullivan z Walaskiem przeciwko Jędrzejakowi i Drabikowi? Taśma w górze, dobry start częstochowian. Będzie pierwszy Sullivan, ale Walasek został na czwartym miejscu. Wrocławianie jadą na drugiej i trzeciej pozycji. Drabik jest drugi, teraz szeroko próbuje zaatakować Sullivana, ale Sullivan cały czas pierwszy. Zbliżył się Drabik bardzo blisko do Australijczyka. Próbuje szeroko i ścina do krawężnika. Ponowna akcja tego typu w wykonaniu bardzo doświadczonego zawodnika Atlasu Wrocław. Teraz blokuje drogę Sullivan. Drabik, niesamowita wola walki, wola zwycięstwa prezentowana przez byłego zawodnika włókniarza. Rozpędza swój motocykl, jeszcze raz próbuje przejść Sullivana. Wszystko to układa się na razie na kolejny remis 3-3, ale Drabik fantastycznie walczy z Sullivanem. Jeszcze raz próbuje Drabik, ale Sullivan cały czas pierwszy. Nie liczy się w stawce, w walce o punkty. Walasek, któremu teraz defektuje motocykl. Na trzecim miejscu jedzie Tomek Jędrzejak. Za chwilę wjazd na kreskę 3-3 w całym meczu. Remis 6-6. 3 punkty dla Ryana Sullivana, który bronił się do końca przed atakami Sławomira Drabika. 1 punkt Tomek Jędrzejak, Grzegorz Walasek bez punktu, a to oznacza kolejny, drugi remis w tym meczu. 3-3 i tak jak powiedziałem, mamy po dwóch biegach remis 6-6. Zwycięzca wyścigu drugiego Ryan Sullivan. 16 punktów w lidze angielskiej dla Peterborough. 11+1 dla Kaparny w lidze szwedzkiej. Najlepszy zawodnik polskiej ligi w ubiegłym sezonie. W Kaparnie Sullivan jeździ razem z Jarosławem Hampelem. Jeździ także w tej drużynie Grzegorz Walasek. Spójrzmy. Sullivan, Drabik, Jędrzejak, Grzegorz Walasek. Tak przedstawia się końcowa klasyfikacja wyścigu drugiego. I mamy powtórkę startu. Bardzo dobrze wyszedł Ryan Sullivan. Tomasz Jędrzejak odrobinę zaspał, ale miał bardzo dobry dociąg. Dzięki temu zdołał zamknąć Grzegorza Walaska razem ze Sławkiem Drabikiem. Sławek Drabik pojechał dość szeroko i przyniosło to efekt. On naprawdę bardzo szybko się rozpędził i można powiedzieć w tym biegu był bardzo szybki. Ryan Sullivan natomiast można zauważyć, jechał bardzo mądro. On już wybrał sobie tą ścieżkę. Już w tej chwili widać, że znowu się odsypuje. Już jest szerzej. Jazda się zaczyna i Ryan zauważył, że naprawdę ta nawierzchnia trzyma szerzej. Nie pozwolił Sławkowi Drabikowi sobie wjechać czy w krawężnik, czy też szerzej. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie kontrolował ten wyścig i świetnie pojechał. Dla Sławka Drabika wydaje mi się, że też wielkie brawa, bo jest naprawdę dzisiaj szybki i widać, że naprawdę chce zwyciężać. 6-6 we Wrocławiu, natomiast pojedynku w Toruniu Apator prowadzi z Polonią Bydgoszcz.
20 do 16 po 6 biegach. A my wracamy na tor Stadionu Olimpijskiego. Będziemy mieli zmianę. Adam Pietraszko, junior włókniarza, pozostaje w parku maszyn. W jego miejsce także junior, ale bardzo dobrze dysponowany Zbigniew Czerwiński z numerem 7. Wczoraj bardzo dobry występ w memoriale Jana Ciszewskiego. Piąte miejsce, 4 lata temu licencja, a to Marek Cieślak spoglądający na to, co dziać będzie się na torze w wyścigu trzecim. Przypomnę, Zbigniew Czerwiński w miejsce Adama Pietraszko. Wszyscy czterej zawodnicy już są przy taśmie maszyny startowej i teraz będą bezpośrednio ustawać swoje motocykle. Od bandy w wyścigu trzecim pojadą Czerwiński w kasku białym, a dalej Boginczuk w niebieskim, Holta w żółtym i Jarosław Campbell w kasku koloru czerwonego. Ostrzymy sobie zęby na pojedynek Jarka Campbella, mistrza świata juniorów, z mistrzem Polski Runę Holtą w kasku żółtym. Taśma w górze, dobry start Holty. Holta będzie pierwszy przy wejściu, ale po raz kolejny to wszystko układa się na 3 do 3. Został Zbyszek Czerwiński, Campbell atakuje Holtę, Boginczuk na miejscu trzecim. Holta pierwszy, teraz szerzej próbuje pojechać Jarosław Campbell. Jeśli taka akcja mu się powiedzie, ale nie zdołał rozpędzić motocykla na tyle, aby przejść indywidualnego mistrza Polski. Holta jakby czuł Campbella i jego intencje. A tymczasem Czerwiński także walczy z Boginczukiem o ten jakże ważny jeden punkt. Po raz kolejny wszystko wygląda na to, że będzie remis, chociaż Czerwiński w tym momencie przechodzi Boginczuka i jeśli tak przyjadą na metę, wówczas częstochowianie wygrają ten bieg w stosunku 4 do 2. Pierwszy Holta, zanim mamy Campbella na miejscu trzecim, jedzie Zbyszek Czerwiński. Z tyłu mamy Boginczuka, Holta, Campbell, Czerwiński i Boginczuk. 4 do 2 dla Top Secret Włókniarz Częstochowa. 10 do 8 po 3 biegach. Dobra dyspozycja Rune Holty. On już wczoraj popisał się bardzo dobrą formą. Wygrał z kompletem memoriał Jana Ciszewskiego. Holta, Campbell, Czerwiński, Boginczuk. Zwycięstwo drużyny częstochowskiej. I tym samym Top Secret Włókniarz Częstochowa obejmuje prowadzenie 10 do 8 po 3 biegach. Tak, Holta bardzo, bardzo szybki w tym wyścigu, można było zauważyć. Jarek Campbell, mam wrażenie, że jeszcze nie spasowany ten motocykl do końca. Też szkoda Artura Boginczuka, właściwie szkoda, Zbyszek Czerwiński go umęczył w tym wyścigu i Artur mu zrobił miejsca. Tu mamy powtórkę startu. Holta no, zdecydowanie wyjechał ze startu bardzo dobrze. Moim zdaniem Artur Boginczuk był ze startu drugi. Tutaj pojechał bardzo mądrze, bo pojechał w usypane. Jarek Campbell za to przytrzymał sobie krawężnik i też zbliżał się do Holty na pierwszym, na drugim łuku. Po czym Holta zorientował się, że naprawdę można już pojechać szerzej i tam jego motocykl jest naprawdę szybki. Tutaj jest, zdaje się, ten moment, gdzie Holta zacznie się odsuwać i nabierać prędkości. Tak? I tutaj już w tej chwili będzie Holta odjeżdżał z okrążenia na okrążenie do przodu. Jarek, można powiedzieć, był bezradny. A z tyłu była piękna walka i Pietraszko umęczył Artura Boginczuka. Tutaj właśnie Artur za daleko się odsunął. On powinien przyjechać w krawężnik, przyciąć już. Wykorzystał to Pietraszko i pojechał, Czerwiński i pojechał bardzo dobrze. 2 nazwiska będą w sekretariacie klubu CKM Włókniarz Częstochowa. Należy pojawić się w sekretariacie mniej więcej 2 godziny przed zawodami. Przypomnieć o konkursie wspólnym drużyny CKM Włókniarz Częstochowa i telewizji Polsat Sport. I wówczas wejściówki, no te na bardziej honorowe miejsca, wówczas będą do odebrania. Raz jeszcze gratulujemy panu Feliksowi i panu Sławkowi, mieszkańcom Torunia. Przed nami wyścig 7. A w nim pojadą Jonsson i Łamek kontra Boginczuk i Jarosław Campbell. Zaobserwowałem, że Artur Boginczuk jedzie na motocyklu Tomka Jędrzejaka. Być może jakieś zmiany, jego motocykl nie jechał najlepiej, także w tym wyścigu może Artur faktycznie coś pokaże.
Przypomnijmy raz jeszcze wyścig siódmy. Andreas Jonsson i Sebastian Ułamek w kasku koloru żółtego kontra Artur Boginczuk i Jarosław Hampel, mistrz świata juniorów w kasku czerwonym najbliżej bandy. Dobry start Jarka Hampela. Zakłada się na dwóch zawodników Częstochowy, ale Jonsson teraz troszeczkę go wyjątkowo spada. Jarek Hampel na trzecie miejsce, przechodzi na drugie Sebastian Ułamek. Ależ się porobiło, ciekawa walka na tym pierwszym okrążeniu. Jonsson ogląda się, gdzie jest Ułamek. Jonsson głodny jazdy, a tymczasem Jarosław Hampel próbuje za jednym pociągnięciem manetki gazu przejść obu zawodników do Cygrytu Kniaszczyzowa. Cały czas na prowadzeniu Andreas Jonsson ogląda się, gdzie jest Sebastian Ułamek, ten bliziutko, ale blisko nich także Jarek Hampel, który teraz dochodzi. Wydawało się, Sebastiana Ułamka nie liczy się mimo zmiany motocykla Artur Boginczuk, a jak szalony próbuje walczyć o punkty Jarosław Hampel. Prowadzi cały czas Jonsson, ostatnie okrążenie, blisko niego Sebastian Ułamek. Niedawno kontuzja, złamana trzecia i czwarta kość dłoni lewej ręki Sebastiana Ułamka. Czy teraz będzie podwójne zwycięstwo drużyny częstochowskiej? Tak jest, 5-1 i tym samym 25-17. Tak więc już spora różnica punktowa, bo aż 8 punktów na korzyść amatora, oczywiście, Top Secret Włókniarz Częstochowa. Zapisujemy punkty. 3 dla Jonssona, 2 dla Ułamka, 1 dla Hampela i 0 punktów dla Boginczuka. Pierwsze podwójne zwycięstwo w tych zawodach. Jak ten wyścig pojechali częstochowianie bardzo dobrze. Świetnie rozegrał pierwszy łuk Jonsson, którego najprawdopodobniej wyniosło i on Jarkowi Hampelowi zagrodził drogę. Lub pojechał po prostu, żeby wypracować pozycję dla swojego kolegi klubowego, czyli Sebastiana Ułamka. Artur Boginczuk zmienił motocykl, niestety no, nie pasowała mu tutaj zmiana i bardzo dobrze ze startu wyszedł Jarek Hampel, który zamknął Sebastiana Ułamka, dojechał do Jonssona, którego no, tutaj w tej chwili podniosło i on zajechał w drogę Jarkowi Hampelowi. Jarek musiał skontrować motocykl, wykorzystał to Sebastian Ułamek, który pojechał w krawężnik i dojechał do prowadzącego parę Jonssona. Także częstochowianie mogli przyjechać 5-1 dzięki temu. Tu jeszcze raz będzie ten moment, jak Jonssona podnosi, on po prostu wjechał pod motocykl Jarka Hampela. Świetnie Sebastian Ułamek wykorzystał całe te zajście i on zdołał dowieść 2 punkty, a jak częstochowianie bardzo cenne 5 punktów. Jarek Hampel cały czas próbował, on się rozpędzał szeroko, ale jeżeli jedzie się bardzo dobrze parą, to są w zasadzie zawodnicy nie do przejścia i Jarkowi się to nie udało, częstochowianie robili to bardzo dobrze. Mimo wszystko ładny wyścig za sprawą tej szaleńczej pogoni Jarosława Hampela. No ale to już historia, 25-17, a oto nazwiska zawodników do biegu ósmego. Będziemy mieli zmianę z rezerwy. Wchodzi Tomek Jędrzejak, a w boksie, w parku maszyn pozostanie Robert Dados. Tak więc próbuje ratować sytuację Marek Cieślak. Ale Tomek Jędrzejak ma kłopoty z motocyklami, sam o tym kilka minut temu opowiadał. Wszyscy czterej już są na placu boju, pozostaje w parkingu Robert Dados. Spójrzmy więc, w jakim ustawieniu zaprezentują się zawodnicy do biegu ósmego. Już będziemy na półmetku rywalizacji. Od bandy Grzegorz Walasek, Tomek Jędrzejak, Ryan Sullivan i Greg Hancock w kasku czerwonym. Drodzy Państwo, pojedynek niepokonanych do tej pory. Greg Hancock po dwóch startach 6 punktów, tyle samo po dwóch biegach. Obstawiamy. No ja myślę, że Hancock ma dość duże szanse, jedzie z pierwszego pola, natomiast Sullivan jest dzisiaj bardzo szybki, także trudno przewidzieć ten wyścig, no, możemy sobie postawić, ja postawię może na Hancocka, bo znam go bliżej i wiem, że jedzie bardzo dobrze, nie ujmując tutaj niczego no, Sullivanowi. Bardzo ciekawa konfrontacja, przypomnijmy, Hancock i Tomek Jędrzejak kontra Sullivan i Grzegorz Walasek. Kto wie, może po raz kolejny geniuszem żużlowym popisze się drugi wicemistrz Polski Tomek Jędrzejak. On jest znany z tego, że potrafi składać takiego żużlowego figla rywalom. Taśma w górze, dobry start!
kogo? Haycocka szerzej próbuje zaatakować Amerykanina Sullivan, ale to Amerykanin jest pierwszy, Australijczyk na miejscu drugim, Walasek jest trzeci, Jędrzejak czwarty, ależ piekielnie tną się zawodnicy jednej i drugiej drużyny w tym ostrym biegu. Na miejscu pierwszym mamy Grega Haycocka, za jego plecami próbuje przejść go Australijczyk Ryan Sullivan. Trzeci Grzegorz Walasek, czwarty Tomek Jędrzejak. Jeśli tak dojadą na kreskę, wówczas będziemy mieli kolejny remis. Haycock Sullivan teraz bliżej krawężnika. Remis o troszeczkę Haycocka, ale on wie, jak jeździ się optymalnie na tym torze. A tymczasem Walasek cały czas na miejscu trzecim próbuje zaatakować go. Jędrzejak gdzieś tam troszeczkę się zakopał. Sullivan nie rezygnuje z walki o zwycięstwo w tym biegu. Teraz próba zejścia do krawężnika, ale szybki motocykl ma Sullivan. Nie daje jednak rady. Jeszcze jedna akcja. Sullivan czy Haycock? Amerykanin i cały bieg kończy się remisem 3 do 3. I tym jednym, jedynym niepokonanym w tym meczu pozostaje Greg Haycock. Bez punktu przyjechał po raz drugi w tym meczu. Po raz pierwszy, bo miał defekt, Tomek Jędrzejak. I uzupełniamy kolejne punkty. Ryan Sullivan 2, Grzegorz Walasek 1. I tym samym Ryan Sullivan ma po trzech biegach 8 punktów, a w całym meczu 28 do 20 na korzyść drużyny z Częstochowy. Rozliczymy się po meczu. Tak, no, bardzo ładny wyścig. Wygrał ten wyścig Greg Haycock, który z pierwszego pola wystartował i on pojechał bardzo dobrze. Sullivan dowiózł 2 punkty, Grzegorz Walasek 1, Tomasz Jędrzejak 0. Wydaje mi się, że ten wyścig naprawdę warto było obejrzeć. No, tutaj doskonała technika jazdy Grega Haycocka i Sullivana. Oni obydwaj się przepychali na tym torze, dwoili i troili, żeby dowieść oczywiście zwycięstwo. Haycock miał tą przewagę, że wyszedł lepiej ze startu. Tutaj bardzo dobrze pojechał. Tak jak wcześniej mówiłem, strasznie szybki jest dzisiaj Sullivan, który próbował szeroko. Haycock wykorzystał optymalnie. On dojechał prawie że do samej bandy, gdzie nie mógł się przecisnąć Ryan Sullivan. Natomiast w dalszej części prowadzenia swojego, on kontrolował cały czas jazdę. Czuł Sullivana, można powiedzieć, tak jak gdyby miał oczy z tyłu. On go widział, czuł, słyszał i dzięki temu potrafił utrzymać swoją pozycję, dojechać, próbował szerzej, próbował pojechać również przy krawężniku. Okazało się, że przy krawężniku Haycock nie jest zbyt szybki. Postanowił jechać szerzej i on to robił bardzo dobrze. No, Sullivan, tak jak tutaj widać, bardzo szybki, cały czas siedział na kole, a na linii mety no naprawdę niewiele przegrał Ryan do Haycocka. Piękna. 14 biegów już rozegrano w Toruniu. No i widać, ostro wzięli się do roboty gospodarze w tych biegach nominowanych. Już zapewnili sobie zwycięstwo 46 do 38 przed ostatnim wyścigiem. Tymczasem spójrzmy na skład zawodników w biegu 11. Od bandy w 11 biegu pojadą Sullivan, Jędrzejak, Pietraszko i Artur Bogińczuk. Adam Pietraszko po raz pierwszy na torze Stadionu Olimpijskiego w tym meczu. To świadczy o tym, że Zbyszek Czerwiński jest jednak bardzo mocno poobijany, ale też do końca nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy być może jeszcze chce poczekać i ewentualnie, aby pojechać w biegu nominowanym. Kto wie, na razie trudno wyrokować. Zobaczymy, w jakiej formie jest w takim razie Adam Pietraszko. Podobnie jak Zbyszek Czerwiński, 4 lata temu uzyskał licencję. W tym sezonie kończy bieg juniora. Za chwilę start do biegu 11. 32 do 28 dla Huchniarza. Jakieś problemy miał Ryan Sullivan, ale teraz wszystko jest w porządku i za chwilę taśma pójdzie w górę. Długo przytrzymani na starcie. Jędrzejak jest pierwszy, ale gdzie jest Bogińczuk? Za szeroko pojechał Tomek Jędrzejak. Wykorzystuje to Ryan Sullivan, australijski mistrz speedwaya. Obejmuje prowadzenie Pietraszko z Bogińczukiem, ale Bogińczuk jeździ. Lubię tego zawodnika, ale jeździ źle. Jeździ słabo, ale może powalczy jednak o jeden punkt w tym biegu. Tymczasem Sullivan, za jego plecami Jędrzejak. Będzie okazja skomentować postawę zawodnika Atlasu. Popełnił błąd na tym wirażu wykorzystany przez Australijczyka. Pietraszko jedzie trzeci. Bogińczuk teraz próbuje zbliżyć się do zawodnika Włókniarza.
ale mam wrażenie, że jest bardzo uprzejmym zawodnikiem. Nie chcąc jakby zrobić krzywdy, jedzie Artur Boginczyk, a tymczasem ostatnie okrążenie. Sullivan, jedzie drugi Jędrzejak, jakby słabła maszyna Tomka Jędrzejaka. Teraz coraz bliżej jest Pietraszko, ostatnia szansa dla Boginczuka i Wódniarz wygrywa ten bieg w stosunku 4-2. Pierwszy był Ryan Sullivan, drugi Tomek Jędrzejak, trzeci Adam Pietraszko, Boginczuk. Bez punktu szybko podliczamy 30 dla Atlasu do 36 dla drużyny Top Secret Włókniarz Częstochowa. Artur Boginczuk, czwarty start i czwarty raz zerowy dorobek. Tomek Jędrzejak przebudził się. No gdyby nie ten błąd, dwa punkty. Kto wie, jak wyglądałaby do końca ta walka z Sullivanem. Sullivan po czterech biegach ma 11 punktów. No i Adam Pietraszko, ważny punkt. Wydawało się, że Boginczuk da radę z juniorem Włókniarza. Tak się jednak nie stało. No, Artur popełniał bardzo wiele błędów na torze, stąd nie mógł dojechać na punktowanej pozycji. On dojechał na pozycji czwartej. Bardzo dobrze wyjechał tutaj Tomasz Jędrzejak ze startu, który no, chyba przechytrzył. Bardzo chciał wywieźć Ryana Sullivana szerzej, wjechać w to usypane, chociaż nie w tej chwili. Wydaje się, że Tomek po prostu chciał wjechać w usypane. On wjechał zbyt daleko, wykorzystał to Ryan Sullivan, który również pojechał po tej nawierzchni, która w zasadzie już nosi. I on wyszedł na prowadzenie. Tomasz Jędrzejak przez pierwsze jeszcze okrążenie próbował, dwoił się, troił, żeby przejść na pozycję wyżej punktowaną, czyli na pierwszą. Bardzo dobrze pojechał Pietraszko, który się bronił przed Arturem Boginczukiem. Artur bardzo dużo błędów na torze popełniał. Nie wiem, wydaje mi się, być może się mylę, ale Artur po prostu nie jedzie na obrotach, które ten motor mu daje. On za mało tego gazu trzyma, nie atakuje szeroko. Tutaj raz pojechał, gdyby był konsekwentny, zdołałby przejść Adama Pietraszko i zdobyć swoje punkty. 3 złote, 2 srebrne, 2 brązowe, w sumie 7 medali i 3 razy częstochowianie stawali na najwyższym podium. W 59 roku, 74 i 96. Wyścig numer 13 przed nami. Już wszyscy czterej zawodnicy są na torze. Tak, są to zawodnicy z najmniejszym dorobkiem punktów. Mimo tego, patrząc w program, to będzie jeden z ważniejszych wyścigów tutaj w tym meczu, bo jeżeli zawodnicy częstochowscy lub wrocławscy no, nie pojadą na swoim poziomie oczekiwanym przez trenerów, to ten mecz może się w zasadzie rozegrać w tym właśnie 13 wyścigu, także będziemy już mieli dość duży obraz tego, co nas czeka, jaki wynik będzie końcowy, czy to będzie przewaga dla częstochowian, czy może wrocławianie dogonią zespół z Częstochowy. Wszystko za moment się okaże. Wyścig 13. Robert Dados, Pietraszko, Boginczuk i Walasek. Zainteresowany nie tylko Marek Cieślak, zainteresowani wszyscy na trybunach Stadionu Olimpijskiego, wszyscy przed ekranami naszych telewizorów. Przypomnę raz jeszcze, Walasek, Boginczuk, Pietraszko i Robert Dados w kasku niebieskim. Taśma w górze, częstochowianie, Walasek i Pietraszko jadą na 5-1. Pietraszko w tej chwili obejmuje prowadzenie, to jego drugi występ w tym meczu. Skontrował niezbyt udanie motocykl Artur Boginczuk, który jedzie trzeci, a Robert Dados jest na miejscu czwartym. Pełne prowadzenie pary częstochowskiej. Jeśli takim wynikiem 5-1 zakończy się ten bieg, wówczas 43 punkty będą już mieli częstochowianie i raczej będą pewni zwycięstwa. Cały czas pierwszy Pietraszko, blisko niego jedzie Grzegorz Walasek, na trybunach jest jego narzeczona. Na miejscu trzecim mamy Boginczuka, który jeśli przyjedzie za moment na tej pozycji, zapiszemy mu w programach jego pierwsze punkty. Robert Dados na miejscu czwartym. On najprawdopodobniej zakończy ten mecz bez zdobyczy punktowych i ten ważny bieg dla wrocławian, o którym mówił Piotr, kończy się zwycięstwem pary częstochowskiej. Pierwszy przyjeżdża Pietraszko, drugi Walasek na miejscu trzecim. Ach, ależ fatalna końcówka tego biegu. Boginczuk upada.
na czwartym Robert Dados. Panowie, jeśli możemy prosić Was o powtórkę tego, co się wydarzyło, będziemy tutaj bardzo wdzięczni. W każdym bądź razie, jeśli dobrze, szybko policzyliśmy, 43-35. Tak, i tego meczu Częstochowa, no wiadomo, że już na pewno nie przegra. Jesteśmy w tej chwili i sędzia, i inni. Liczymy na to, ale powtórki nie będzie. Poobijany 69-03 to czas w tym najwolniejszym, jak się okazuje, wyścigu tego meczu. Jest Robert Dados, zabiera Artura Boginczuka. No i to był ostatni występ tych zawodników w tym meczu. Grzegorz Walasek. Taki dwa punkty i trzy punkty zapisujemy Adamowi Pietraszko, Artur Boginczuk jeden i Dados bez punktu. Tak, i to jest właśnie ten bieg, o którym mówiłem, że 13 wyścig w meczu jest bardzo ważny, bo wtedy, kiedy zawodnicy, tak jak właśnie zawodnicy z Częstochowy, przyjechali na 5-1, także oni, można powiedzieć, już wygrali ten mecz. W tym 13 wyścigu niby zawodnicy, którzy zdobywają najmniejszą ilość punktów, a są bardzo, no, można powiedzieć, nie tyle co nawet niezbędni, a wręcz pożądane jest to, aby oni wygrywali i odnosili zwycięstwa w tych 13 wyścigach. A tu mamy powtórkę startu. Najgorzej wyjechał ze startu Robert Dados. Bardzo dobrze Grzegorz Walasek, który no, skontrolował, można powiedzieć, przebieg pierwszego łuku. Szeroko natomiast pojechał Adam Pietraszko, który dołączył do Grzegorza Walaska. Można było tutaj przez moment zauważyć, jak Grzegorz spojrzał, kto jedzie szeroko, jedzie mój kolega, więc jedźmy parą. I on po prostu trzymał cały czas krawężnik konsekwentnie, a Pietraszko mógł pojechać szerzej. Artur Boginczuk, można powiedzieć, że nie był żadnym zagrożeniem dla tych zawodników, bo to była para, która naprawdę no, bardzo dobrze z sobą pojechała i w dalszej części tego biegu będziemy mogli zauważyć, że ci zawodnicy naprawdę się rozumieją i oni bardzo dobrze jadą. Oni dowieźli 5 bardzo cennych punktów dla Częstochowy, co w zasadzie przesądza wynik w tym meczu dzisiejszym. ...43-35, jeszcze teoretycznie wrocławianie mogą zremisować, no tak, wygrywając dwa razy po 5-1. Szybka rozmowa z Grzegorzem Walaskiem. No i Piotr Baron chyba miał rację, że ten wyścig zadecyduje o wyniku całego spotkania. Tego meczu nie możecie przegrać, możecie ewentualnie zremisować, ale to się chyba nie stanie. No szczerze, nie wiem, jaki jest wynik. A kocioł troszeczkę w boksie, non stop coś robię, żeby było dobrze. No, cieszę się, że ostatni bieg wygraliśmy 5-1, bo to bieg chyba taki decydujący i wydaje mi się, że ten mecz będzie jednak wygrany. Dziękujemy bardzo. Tyle z parkingu. Grzegorz Walas. Bieg 14. Drabik i Jędrzejak kontra Holta i Ułamek. Spójrzmy, jak stoją ustawieni do biegu numer 14. Od bandy Sebastian Ułamek, Tomasz Jędrzejak, Rune Holta i Sławomir Drabik najbliżej krawężnika w kasku koloru czerwonego. Jeszcze 32 sekundy mają do tego, aby stanąć nieruchomo pod taśmą maszyny startowej i wówczas pan Maciej Spychała zwolni tę białą szarfę, która poszybuje w górę, a zawodnicy rozpoczną ściganie w przedostatnim biegu tych zawodów. Drabik Jędrzejak kontra Holta i Ułamek. Już nieruchomo pod taśmą maszyny startowej. Taśma w górze. I jak to wygląda? Wrocławianie ładnie po krawężniku przejechał w kasku białym Ułamek. Ale jest już na pierwszym miejscu Tomek Jędrzejak. Robi się 3-3, bo Holta jest na miejscu trzecim. Na miejscu czwartym mamy Drabika. No i ten bieg, jeśli zakończy się takim wynikiem, będzie świadczył o tym, że mecz już jest wygrany. Teraz Drabik przechodzi na trzecią pozycję. Spycha na ostatnie miejsce Holtę. Drabik, ależ pojechał zadziornie
przyszedł na pierwsze miejsce. Wrocławianie walczą do końca. Przypomnę, jeśli te dwa ostatnie biegi zespół Atlasu wygra w stosunku 5-1, wówczas jest szansa na to, że ten mecz zakończy się remisem 45-45. Na prowadzeniu Jędrzejak, za jego plecami Drabik, który odwalił tutaj piękną robotę, ale szarżuje Rune Holta, który łączył się do walki. Rune Holta po szerokim, fantastyczny wyczyn Rune Holty. Jak Rzeszon pojechał, to wielki, to genialny zawodnik. Rune Holta zwycięzcą wyścigu numer 14. Fantastyczna dyspozycja, fantastyczny atak, który chyba będę oglądał na wideo przez całą zimę. Na miejscu drugim przyjechał Jędrzejak, Piotr po prawej mieści. Coś pomyliłem. Sławek Drabik był trzeci, Ułamek był czwarty. 46-38. Tak, to naprawdę był bardzo ładny wyścig. Tu było na co popatrzeć, walki nie brakowało. Pierwszy przyjechał Rune Holta, drugi Tomasz Jędrzejak, trzeci Sławomir Drabik, czwarty Sebastian Ułamek. No cóż, po starcie wydawałoby się, że zupełnie inaczej ten wyścig się potoczy, jednak dzisiejsi rywale, zawodnicy pomiędzy sobą, oni pokazali, że warto było przyjść na ten stadion choćby dla tego wyścigu, żeby zobaczyć to, co się naprawdę działo, bo to było coś pięknego. Sam moment startu, dalsza część, no naprawdę warto było zaczepić oko, popatrzeć, bo techniczna, bardzo ładna, czysta jazda zawodników. Spróbujmy może Łukasz Benz dowie się od Rune Holty, jak to wyglądało z jego postawy. Za chwileczkę będziemy rozmawiali z Rune Holtą, którego teraz widzicie na swoich ekranach. Gorąca, żywiołowa dyskusja z Sebastianem Ułamkiem. Jest tu całe kierownictwo Włókniarza Częstochowa, który zapewnia sobie zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. I ostatni mecz w Częstochowie zadecyduje. Rune, that was unbelievable move on the last few meters on this heat. Yeah, when I saw what happened with Sebastian and it's just, you know, it's just insane to race like that. Yeah, I was behind and I saw everything. He just pushed him out to the fence and it looks like it was with purpose, you know. It's totally stupid. So we don't want that, you know. We want fair racing, but that was too much, you know. Rune był po prostu bardzo zdenerwowany tym, co się stało z Sebastianem Ułamkiem. Został wypchnięty pod samą bandę. Mówi o tym, że to jest po prostu szalone jeździć w ten sposób, aby wywodzić się nawzajem pod płot. Tego nie chce Rune, tego nie chcą zawodnicy, którzy szanują swoje zdrowie. We're going to hit 15. Thanks very much. Okay, thank you. A my tutaj mamy tę przepiękną akcję. To jest dla mnie akcja sezonu. Tak, Rune Holta bardzo ładnie pojechał szeroko, on się wpuścił, on zdołał przejechać i wyprzedzić dwóch zawodników wrocławskich. Bardzo ładnie to wykorzystał, wracając do tej akcji, o której mówił Holta. No faktycznie Sławek Drabik bardzo ostro wjechał pod Sebastiana Ułamka. Bardzo dobrze, że się nic nie stało tym zawodnikom, nie doszło do upadku. No cóż, wydaje się, że zawodnicy powinni, zdaje się, że troszkę ostrożniej jeździć, bo naprawdę był to bardzo ostry atak. Całe szczęście, że nikomu się nic nie stało. Liczył chyba na to Sławek Drabik, że w tym biegu, gdyby tamten wygrali 5-1, może w tym także byłoby 5-1, wówczas mecz zakończyłby się remisem 45-45, tak, to jest... ale to już historia. Zawodnicy do wyścigu 15 już przygotowani. Sullivan Johnson kontra Hancock i Jarosław Hampel. Tak więc tak. Na deser trzech uczestników Grand Prix i ten, za którego trzymamy kciuki. On pojedzie w Bydgoszczy, Jarosław Hampel. Podniosło troszeczkę motocykl Hampelowi, ale wszystko wskazuje na to, że niepokonanym w tym meczu będzie Hancock. Piękna jazda po orbicie Jarosława Hampela, który teraz dojeżdża do Hancocka. I teraz wrocławscy kibice naprawdę mogą żałować tego, że Drabik i Jędrzejak nie wygrali 5-1 wyścigu 14, wówczas byłby remis. Tego się naprawdę nie spodziewałem. Wydawało mi się, że Sullivan i Johnson jednak pojadą bardziej skutecznie. A tymczasem na prowadzeniu Hancock, zaraz za nim Jarosław Campbell, który pojechał przepięknie na tym pierwszym łuku. Na trzecim miejscu mamy Sullivana i na czwartym Andreasa Johnsona. On ma w swojej kolekcji tytuł drużynowego mistrza Polski z Apatorem Toru. Wywalczony ten złoty medal w sezonie 2001. Teraz Johnson będzie miał szansę wywalczyć złoto z Włókniarzem w meczu ze swoją byłą drużyną.
A tymczasem na prowadzeniu para wrocławska. Jarek Hampel jedzie drugi, Hancock jedzie przed nim, blisko nich mamy Ryana Sullivana. Jest na miejscu pierwszym Hancock, który kończy te zawody z kompletem. 15 punktów. Jarek Hampel, dla niego 2 punkty. Dobry występ mistrza świata juniorów. Mogło być troszeczkę lepiej, ale i tak jest nieźle. Na miejscu trzecim był Sullivan, a na miejscu czwartym Andreas Jonsson. 5-1 i tym samym zwycięstwo drużyny z Częstochowy. 47-43. Możemy być zadowoleni, bo ten mecz był na pewno bardzo ciekawy, bardzo dobry i wyrównany. Warto o tym meczu naprawdę dużo mówić, bo biegi były doskonałe. Ja jeszcze wrócę do 14 biegu. Po tym, co widzimy, co się dzieje w całych zawodach, no każdy zespół tutaj chciał wygrać lub zremisować i Sławek Drabik, wydaje mi się, że też go troszkę emocje poniosły i on może nie chciał pojechać źle, po prostu on chciał wygrać ten wyścig. No a co do tego wyścigu 15, Jarek Hampel być może nie najlepiej wystartował, lecz bardzo ładnie się wpuścił w ten pierwszy łuk. On pojechał szeroko po usypanej nawierzchni, zdołał wyprzedzić dwóch zawodników z Częstochowy, Jonssona i Sullivana, dołączył do kolegi swojego klubowego Grega Hancocka, który po samym starcie objął prowadzenie. Dzięki temu wrocławianie mogli dojechać na 5-1 dla swojej drużyny i oni zniwelować tą dużą różnicę. I tutaj bardzo dobrze widać Greg Hancock. Troszkę gorzej wystartowała pozostała trójka. Jarek Hampel już tutaj wieziony przez Jonssona. On dostał naprawdę dużej prędkości po tym usypanym. Ten motocykl skleił. Tutaj widać, że z tyłu aż nawet nie ma wysokiej szprycy. On dostał bardzo dużej prędkości, zdołał no, po szerokiej objechać, co we Wrocławiu na pierwszym łuku jest bardzo trudną rzeczą, żeby wyjechać za środek toru i jeszcze no, objechać dwóch zawodników. No tutaj doskonały manewr wykonany przez mistrza świata juniorów i on dołączył właśnie do Grega Hancocka. Tutaj jeszcze na drugim łuku nie mogli za bardzo się zrozumieć, czy Hancock ma pojechać szeroko, czy Hampel, a para jakoś musi się układać. Następnie zdecydowane już było prowadzenie Jarka Hampela po wewnętrznej, Hancock po zewnętrznej i tak też dojechali do mety. Czekamy na rozmowy z trenerami Andrzejem Jurczyńskim, Markiem Cieślakiem. Drodzy Państwo, tak jak 2 lata temu, kiedy to Atlas walczył z Apatorem Toruń do końca, do ostatniego biegu, tak teraz też będzie wyglądać rywalizacja o tytuł drużynowego mistrza Polski. Top Secret Włókniarz Częstochowa wygrywa w tym sezonie po raz trzeci z drużyną Atlasu Wrocław i tym samym Top Secret Włókniarz Częstochowa traci 2 punkty do Apatora Adriany Toruń i te dwa zespoły w przyszłym tygodniu spotkają się bezpośrednio pod Jasną Górą. Pamiętajmy, pierwszy mecz w rundzie play-off, bo one liczą się tutaj przede wszystkim. Torunianie wygrali nieznacznie, 46-44 i teraz mistrzem Polski zostanie Włókniarz pod warunkiem, że wygra większą różnicą punktów, czyli na przykład przynajmniej takim wynikiem, jaki obserwowaliśmy dzisiaj już.